Oj kurde, ja sobie zupełnie inaczej zapamiętałem tego Need for Speed, posłuchajcie. No dobra, tak chciałem sobie odświeżyć tego Need for Speed'a Paybacka. No gra ma już 2 lata. Czy ona się zestarzała jakoś bardzo? No myślę, że nie. Jeśli chodzi o grafikę, to tutaj jest praktycznie to samo, co we wszystkich współczesnych grach, no bo dopiero nowe konsole pojawią się pod koniec 2020 roku, więc ta grafika, no jeszcze musi być możliwa do odtworzenia na konsolach obecnej generacji. Tak więc, no, jakoś to tak bardzo do przodu nie poszło, nie? Wiadomo. Ale jestem pozytywnie zaskoczony, bo powiem wam, że bardzo przyjemnie się jeździ. Ja sobie zupełnie inaczej zapamiętałem ten sposób prowadzenia samochodów tutaj. Na razie jadę tylko jednym samochodem, ale zaraz się przesiądziemy w kilka innych. Zobaczymy, jak wygląda driftowanie, przypomnę sobie to. Przede wszystkim zwracam tutaj waszą szczególną uwagę na detale. Dzięki Radek za 100 gwiazdek kolejne. Zwracam waszą szczególną uwagę na detale, bo zobaczcie, jak pięknie animują się chociażby felgi w tym Need for Speedzie, tak? Need for Speedy zawsze słynęły z tego, że miały naprawdę bardzo ładnie animowane felgi. W Forza Horizon, oczywiście Forza jest moim zdaniem lepszą, przyjemniejszą grą do jazdy samochodem niż Need for Speed, tak? Need for Speed to jest taka arcade'ówka typowa, ale niektóre detale są lepsze w Need for Speedzie, paradoksalnie. Na przykład właśnie animowane felgi. W Fordzie felgi potrafią nawet zmienić kolor, z na przykład białych na czarne, jeśli zwiększamy obroty, tak? Jeśli jedziemy szybciej, nie? A tutaj te felgi od już nie wiem którego Need for Speeda zawsze były bardzo ładnie animowane. Pamiętam, była kiedyś taka gra Juiced, kojarzycie? W Juiced były podobnie animowane felgi jak w Forzie Horizon 4 nawet. Tam jest taki moment, kiedy wiesz, ta felga się obraca i w pewnym momencie robi się taki blur kolisty. Co tu się znowu wydarzyło? Dzięki chyba przyszła nowa osoba? Nie, Kuba odnowił sobie wsparcie, tak. Kuba już jest z nami 2 miesiące. Dzięki Kuba za kolejny miesiąc bycia patronem. A my wracamy do Need for Speeda. Więc tak to wygląda. Ja sobie zrobiłem jakoś na szybko ten samochód. Nie wiem skąd ja go nawet mam, bo nie jest tunigowany prawie wcale. Nie jest porobiony. Ale dźwięk jest fantastyczny tego GTR-ka, no. Grafika jest ok. Tak ogólnikowo teraz sobie patrzę na tego Need for Speeda i grafika po prostu jest ok. Przesiadłem się dopiero co z Forza Horizon 4. Nie mam się do czego tutaj przyczepić. Może więcej takich efektów graficznych by się przydało, żeby jakby nie było tak pusto. Zaraz będzie noc, co się też w nocy przejedziemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, nie? No, czekajcie, ja sobie tylko tutaj ogarnę mapkę. Z tego co pamiętam, to się tutaj zmieniało samochód w ten sposób, że trzeba było wejść do garażu. O. I trzeba było się tu przenieść. Szybka podróż. Wchodzimy do garażu i w garażu sobie zmieniamy furę na inną z tych, które mamy, nie? Już kupione. Nie mogę się doczekać hita, a ty Lucek? No, wiesz co, ja myślę, że to będzie fajna gra właśnie pod względem tuningu samochodów. Jeśli chodzi o prowadzenie, no ja miałem zastrzeżenia co do Paybacka, ale teraz tak sobie właśnie odpaliłem tę grę i patrzę, że działa to naprawdę bardzo fajnie. Myślałem, że dużo gorzej się tu jeździ niż zapamiętałem, naprawdę. Tuningi samochodów. Tutaj w grze też możemy sobie wczytać dowolny tuning zrobiony przez innego gracza. Czyli na przykład ktoś zrobił sobie jakieś tam malowanie do samochodu i możemy sobie je wczytać. Czekajcie, to było społeczność. Wchodzimy w kartę społeczność i tutaj mamy malowania zrobione przez innych graczy. One tak samo jak w Forzie nam się po prostu pobierają i możemy je sobie zaakceptować. Więc wybór no praktycznie nieskończony. Możemy wybrać każdy możliwy motyw prawdopodobnie, jaki istnieje, bo tutaj dużo graczy naprawdę robią tego. Ja sobie mam akurat tego GTR-a, ale to jakbyśmy chcieli wziąć jakiś tam ikoniczny samochód, typu na przykład widzieliście tutaj przed chwilą. Mamy tego Nissana R34, no to on też chyba ma to malowanie takie, no.
prawdopodobnie zrobione przez gracza, ale nie jestem pewny. Teraz zobaczymy. Pewnie gracze też jakieś tutaj malowanie do niego zrobili, ciekawie. Myślę, że to jest przez gracza jakieś zrobione. Grafika trochę jak w The Crew 2 teraz. Mówicie? Że jak w The Crew? Czekaj, bo widzę, że tu są opcje niedostępne. Nie wiem, czy to nie jest jakieś auto specjalne w takim razie. Więc ono może miało już takie malowanie. Ale możemy sobie wziąć, o, na przykład, nie wiem, weźmy sobie RX-7 Mazdę. I tutaj jak wejdziemy sobie w malowania, biblioteka, społeczność, na pewno będziemy mieli, o, jako pierwsze już jest malowanie z szybkich i wściekłych, chociażby. No jest to dosyć znana funkcja z Forza Horizon 3 i 4. Tak, możemy sobie różne rzeczy tutaj zrobić, albo sami pomalować, to jest super. Dzięki Kasper za 20 gwiazdek. W hit będzie prawdziwe M3 GTR z Most Wanted. Tak, widziałem już jakieś tam filmy pierwsze i no, wygląda to fajnie. A tu jeszcze mam jakieś samochody chyba. Tu mamy taki dodatkowy garaż jakby. Siema Konrad, siema Piotr. Ej, ale patrzcie, nie mam żadnych takich ikon. No, tu mam jakiegoś, tu mam jakąś Mazdę RX-7, mam dwie Mazdy RX-7 w garażu. Aha, to jest wyścig, pod drift mam, aha, dobra, to mam więcej tych samochodów jednak, niż myślałem. Tu mam z jakimś migającym neonem, BMW M2. Kto tam znowu się odnowił? A Konrad udostępnił streamka mojego. Dzięki Konrad za udostępnienie. Dobra. Cyk. I tak, mamy tutaj Huracana, który, pamiętam, że był chyba najlepszy na drift. Był hardkorowy na drift. Ciekawe, o właśnie, weźmy sobie na przykład BMW M3 E30. Zastanawiam się, czy ktoś wziął i zrobił malowanie dzika. Kojarzycie tego youtubera, który jest prawdziwym drifterem? Uwaga, to jest takie białe malowanie z napisem dzik z boku. Możliwe, że ktoś zrobi. Jest nawet malowanie z Most Wanted, zobaczcie. Ale czy jest dzik? Trzeba by było chyba jakoś tutaj wyszukać. O, chyba jest. Drift Patriot. To jest to. Tak? No jest, patrz. Także możesz też sobie to bez problemu zaakceptować na samochód. To jest świetne. Dobra. No i mamy Drift Patriot, nie? Zrobione. To właśnie o tym mówiłem wam, jeśli chodzi o stworzenie sobie jakiegoś samochodu, który chcemy, jaki chcemy. To jest spoko. Co tu jeszcze mam za samochody? Aha, nie to wziąłem. Co tu jeszcze mam za samochody? Możemy je oczywiście sobie sprzedawać za jakąś tam sumkę. Mamy do draga, jakieś fury. Mam na teren. O, Volvo Amazon. I mam jeszcze na ucieczkę. No i speedcross to jest coś, czego nie robiłem, więc możemy się tym zająć. Natomiast ja bym sobie chciał przypomnieć trochę drift. Zwłaszcza, że teraz bardzo dużo driftuję w Forza Horizon. Jestem ciekawy, o ile inaczej będzie się driftować. Nie wiem. Podoba mi się, tylko może w kolor felg zmienię. Podoba mi się wygląd tego Huracana złotego. W ogóle Huracan i drift, nie? To jest ciekawe. Felgi, malowanie i tak. Nie wiem, jaki tu kolor wybrać. Dajmy czarne. Tak więc tutaj możemy sobie dużo pozmieniać. Różne rzeczy możemy zrobić, nie? Cyk. Ja tutaj mam dodatkowo poszerzenie do tego Huracana. Czajcie, poszerzenie do Huracana. To tak jakby murzynce jeszcze w dupę, wiecie, jakieś dodatkowe strzyknąć botoksy. Czy co tam się wstrzykuje, żeby... Tak, spoiler możemy też tu wrąbać. Całe szczęście, że te spoilery w tym Need for Speedzie nic nie robią. Dlatego, że ja czasami nie lubię, jak w jakimś samochodzie jest spoiler. I szczerze powiedziawszy, wolę niektóre samochody, jak są bez spoilera.
A w Forza Horizon na przykład czasami jest tak, że musimy zainstalować jakiś spoiler, żeby samochód po prostu lepiej jeździł, nie? A czemu mi się to nie zrobiło? O. Dobra, no co, jedziemy. Siema, Dawid Jędrzejczak. Dawid Jędrzejczak to jest nowy wspierający chyba. Zdaje się. Chyba tak. Chyba tak. Bo ja nie kojarzę, Dawid, żebyś ty był wcześniej. Jeśli jesteś nowy, to witam cię serdecznie. Dobrze. Ej, jakie tu są dźwięki przerąbane. Wow. To jest hurakan po tuningu. Zupełnie inaczej. Siema, Bartek. W NFS jest bardzo tuning rozbudowany. Tak, w Need for Speedzie jest tuning bardzo fajny. Niektóre samochody w Paybacku miały tych opcji trochę mniej. Jedne miały więcej, drugie miały mniej, ale ogólnie rzecz biorąc, fajnie jest, nie? Patrzcie, tutaj taki początkowy dym. O, to jest dziwnie wygląda, zobaczcie. Z tych wydechów, tak. O co tu chodzi? To wygląda źle, zdecydowanie. W Fordzie dźwięki są mega słabe. No tu są bardzo przyjemne, jak teraz sobie tak jeżdżę. Przede wszystkim GTR. Ja dopiero co naprawdę wyłączyłem Fordzę jakieś pół godziny temu i odpaliłem Need for Speeda tego. I ja jestem w szoku. Ej, aż chce się jeździć, naprawdę. Kurde, jaka pierdziawa. Wiecie, że w Need for Speedzie Hicie będziemy mieli możliwość modyfikacji, w jaki sposób będzie wyglądał ten płomień, który wylatuje z róg wydechowych. I w skrócie mówiąc, marchewy te z tyłu. Więc będziemy mieli to... będziemy mieli możliwość modyfikować to w jakiś tam sposób. Także dźwięk samochodu, czyli tam układ wydechowy będziemy mogli zmienić. Nie wiem, czy oglądaliście film. Ja wam może pokażę. Jest taki ziomek, który wsadził do starego Mercedesa wydech, który sprawił, to jest jakiś aktywny wydech, ja nie wiem co to jest, ale sprawił ten wydech, że ten Mercedes brzmi jak jakiś samochód F1, po prostu jakaś wyścigówka, pokażę wam. Starego Mercedesa, posłuchajcie tego. Tak, i samochód wygląda tak, on ma chyba V12 pod maską, więc ten, no silnik dość potężny, tak? I teraz posłuchajcie, jak to brzmi z trzeciej osoby. Okay. Patrzcie, tutaj są jakieś sportowe samochody. Rolling through here, all three of them. Okay, hold on. Alright, here we go. Czujecie, to jest po prostu kozak. I tutaj są jakieś sportowe samochody, jakieś McLareny, Aventadory, tak? Oh yeah. Alright guys, let's get Ken Sato's first boy. Oh, I'm so intrigued. Oh,
Jak będzie można zrobić coś takiego w najnowszym Need for Speedzie, to będzie kozak. Tu jeszcze był taki moment, jak on jechał. Chyba to będzie ten shot. Nie, czekaj, to może to. O, będzie to. These two supercars, says that'll be pretty funny. Ja nie mogę przez coś tego oglądać. Stock. Sasaki is a mad genius for get a on. Czekajcie, tu był jeszcze taki. Całkowicie ten wydech zmienia, co to jest w ogóle, ale. Ale ogólnie będziemy mieli możliwość. Ja zostawię jeszcze przeglądarkę, bo może będę chciał coś pokazać. Ogólnie będziemy mieli możliwość tunigowania dźwięku samochodów w najnowszym Need for Speedzie. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, tak? Po wymianie jakichś tam elementów, turbosprężarek, nie wiadomo czego tam jeszcze w samochodzie, to trochę ten dźwięk się zmienia, ale główną jakby przyczyną tego, jak brzmi nasz samochód, to jest właśnie wydech, nie? To jest dobre. Także, no, można sobie samochód stunigować na różne sposoby. Wcale nie musi być tam jakiś, wiecie, super zajebisty, tak? Jakiś od razu McLaren. Możesz kupić starego Mercedesa z V12, wsadzić do niego za 12 tysięcy dolarów wydech i brzmieć jak McLaren. No i teraz mamy taką jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie, tak samochód wydaje się, że jest taki super skrętny, to wygląda tak mega arcade'owo, jak ja tak, wiecie, skręcam, nie, dziwnie, tak jak oglądamy te pierwsze gameplaye z Kita. Jeszcze nie grałem w Kita ani razu, a nawet w wersje jakieś tam testowe, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że w miarę podobnie prowadzenie będzie wyglądało jak w tym Need for Speedzie. To o ile wygląda to na gameplayu, jak wy teraz oglądacie streama, wygląda to tak, no dziwnie, no sztucznie bardzo, no nie? O tyle jeździ się dość przyjemnie. Większość osób już grała w Paybacka, miała z nim do czynienia i nie jest tak źle, jakby to się mogło wydawać. No wiadomo, że samochody driftowe, tak jak ja teraz mam Huracana driftowego, zachowują się dziwnie i mega, mega arcade'owo. O tyle nie jest to na tyle złe, żebyś jakoś bardzo przy tym cierpiał. Można driftować, tylko no, moim zdaniem nie jest to aż takie realistyczne. Ciężko tutaj mówić o jakiejkolwiek dozie realizmu, no, przy Need for Speedzie, ale czasami fajnie jest, jak troszeczkę, znaczy, jak jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z samochodem stanie. Tutaj często tak jest, że no nie wiadomo, co się z samochodem stanie i dzieją się dziwne rzeczy. Ciężko to przewidzieć nawet, nieraz tak jest. No taki jest ten Need for Speed, no. Ja sobie pojadę na strefę driftową. Ja kiedyś tu próbowałem wbić jakąś bardzo dużą ilość punktów przez długi czas i zobaczę, jak mi teraz pójdzie. Może dam radę jakiś lepszy wynik ogarnąć, nie wiem. Zobaczymy, co się stanie. Mówią, że prowadzenie w hit jest o wiele lepsze. Okej, okay, zobaczymy. Wiecie, bo jeden może mówić, że jest lepsze, drugi mówi, że tam jest gorsze, nie wiadomo. W każdym razie, no, tutaj w Paybacku nie jest najgorsze, dopiero jak jedziemy z dużą prędkością, to czasami nie mamy jak skręcić, nie wiem, jak to mam inaczej powiedzieć. Tak nieraz jest dziwnie po prostu, nie wiemy, co się z samochodem może zaraz stać. Jest taki nieprzewidywalny trochę. Tak. Szukam w ogóle tej strefy. O, właśnie o to mi chodziło. Czekaj. To było. To gdzieś tu obserwatorium było. A, to jest chyba strefa driftowa jedna. A tutaj to jest. Da się tu szybką podróż zrobić? A to ja już jestem tutaj. A, to dobrze zajechałem. Fury sobie naprawiamy. W hicie będzie tak samo, nie? Po prostu sobie. A, tu warsztat mamy. Chyba mam wszystko ulepszone. Nie mam co nawet wsadzać wymiany.
Mam jakieś tutaj karty. Tak, tutaj się dużo robiło ciekawych rzeczy z tymi kartami. Herbata zrobiona, można oglądać. Zawsze miejcie, czy to na odcinek, czy to na streama, coś do jedzenia, coś do picia, co najmniej. Bo ja nie wyobrażam sobie w ogóle cokolwiek oglądać bez czegoś do picia albo do jedzenia. Dobra, jedziemy. Zobaczymy, jak mi pójdzie drift teraz. Dopiero co się przesiadłem z Fordy. No, mówię wam, 40 minut temu. No dobra, mamy tą próbę driftu. Jest, to jest dziwnie. Dawaj, dawaj, spróbujmy to. Zmień samochód, start. Dobra. Oh shit. Jesus. O co tu chodzi? Tak. Driftowania totalnie jakby... Nie wiem, no o co tu chodzi z tym driftowaniem. Jest ciężko ogarnąć. Strasznie lubiłem tu driftować, bo jak się dojechało w jedno miejsce, to z drugiego można było sobie zjechać od razu i miałeś kolejny wyścig. Strasznie się tu jeździ. Strasznie się tu driftuje. Nie wiem, o co chodzi z tym driftowaniem, naprawdę. Tak. To jest totalny arcade. Zmienimy sobie samochód na jakiś inny. Zobaczę, co ja tutaj mam. Na przykład mam BMW X6, mam Raptora. To może przejedziemy się Raptorem? Posłuchajmy, jak brzmi Raptor. Zobaczymy, no. Posłuchamy sobie różnych samochodów, bo coś mi się wydaje, że dźwięki tutaj są nawet lepsze niż w Fordzie. Czy pilota nie muszę? Nie, Marcin, dzisiaj chyba nie. Ale to jakiś pojedynek jest. Patrzcie, jaki negatyw mam z przodu w tym aucie. Thank you.
Wow! Trzeba przyznać, że te dźwięki naprawdę są fajne w tym Need for Speedzie. Ja nie wiem, czy tak powinien brzmieć ten Raptor. Możliwe, że to jest jakiś hardkorowy tuning zrobiony do niego. Mimo to jest ok. Ok. Nie dało się wyhamować. To jest mój klakson! Ja już zapomniałem, że tutaj są takie klaksony. Brzmi jak Eco Boost. Porobię. Ooo, skały! Dobra, tu nitro za wiele nie dało. Właśnie, Dawider dobrze napisał, samochód nie musi tu brzmieć realistycznie, no bo to jest gra. Ważne, żeby brzmiało po prostu fajnie, nie? Soczyście, dokładnie. W Fordzie nie brzmi, na przykład silniki Wankla, zaraz weźmy sobie Mazda RX-7 i zobaczymy, jak silniki Wankla brzmią, no. Jakby przyczepiliśmy się trochę do tych dźwięków, ale faktycznie są one fajne. Różowy dym spod opon. Tak, tutaj można robić takie tuningi. Jeszcze Rally Cross, to będziemy mogli sobie też to zrobić, bo tego nie robiłem wcale. Chodźmy sobie tutaj. Siemanko wszystkim, co dopiero wpadli. Nowy Raptor nie ma już V8, więc brzmi prawidłowo. A tu nawet, no tak jak napisał Dawid, nie chodzi o to, żeby brzmiało prawidłowo, tylko żeby brzmiało fajnie. Dobra, chodźmy do garażu, ja tu mam jeszcze parę furek. No weźmy sobie tą Mazdę, tak? Mamy tu Mazdę RX-7, to jest wersja driftowa, ja mam tam jeszcze jakąś inną. I no nie wiem, czy to będzie jakiś odwzorowany ten silnik Wankla tutaj. Może po tuningu jakiś się... O nie, tu nie ma swapów w tej grze, prawda? Nie ma tutaj swapów. Nie możemy tu zrobić swapa z silnika. Możemy tu pochylenie zwiększyć. Z tym, że w samochodach wyścigowych ja to pochylenie jakoś zostawiałem. Albo na standardzie, albo... Zajebiste to jest. Tu możemy jeszcze pneumatykę wpierdzielić, ale chyba mam już. Nie mam. Tu mamy jakieś klaksony. Podgląd przedmiotu. W Forza Horizon też mamy różne klaksony, nie? Więc to nie jest jakiś tam... What? Więc nie jest to jakoś nic nowego. Tutaj nic nie mam do tego. Neony możemy sobie wsadzić jakieś. Pulsacyjne mamy, nie? Czerwony, jakiś tam. Sporo mam tych neonów. Co, bierzemy jakiś pulsacyjny, nie? Zobaczymy, jak to wyglądało. Czerwony. Czerwona fala, tak się nazywa ten. Dym spod opon. Po prostu wybieramy sobie kolor dymu, jaki ma się wydzielać spod opon podczas ślizgu, ogólnie kiedy palimy kapcia. I kolor nitro możemy sobie wybrać, tak? W nowym Need for Speedzie Hicie będziemy mieli możliwości, no, dużo lepsze, jeśli chodzi o takie dostosowywanie. Ale dajmy sobie tu pomarańczowe. Mamy jeszcze platynowo... jakie? Platynowo-niebieskie nitro. Z dwoma plusami.
co to właściwie jest? Jakieś dwa plusy, nie wiem co to robi. Może to jest... nie mam pojęcia. I możemy sobie tutaj jakiś tam tuning zrobić w samochodzie. Malowanie prawdopodobnie przez innego gracza, jakieś grałem. Zrobione przez innego gracza. Wow, aha, to był chyba samochód do odnalezienia. Ale nie mam pewności. Felgi możemy sobie pozmieniać, możemy zrobić tak, żeby z tyłu były inne felgi i z przodu inne. Możemy tutaj sobie wydechy powymienić na jakieś hardkorowe, na przykład taki. No, dużo rzeczy tu można zrobić, dyfuzory. Ja tego samochodu chyba nie tuningowałem w ogóle. I chyba wiem dlaczego, bo jest też jak paskudny. Nie, on chyba jest porobiony. Chyba można było LED-owe światła dać do tego auta. Ale już chyba mam jakieś inne wybrane, nie wiem co to są. Spoiler. Możemy dać takiego kaczora. Ten co był spoko, taki trochę driftowy tunik, ale dobry. Błotniki też możemy dać inne. Ten jest okropny. Obecnie mam jaki? A, to możemy dać ten. Taki subtelny trochę. I z przodu. O, no bo to jest wyścigowe, nie do driftu, nie? To może być taka... I owiewki możemy je też pousuwać chyba, czy nie? O, możemy dać coś takiego, ohoho. Rozdzielacze powietrza. Przedni zderzak. No te opcje tuningowe świetne były tutaj, nie? W Need for Speedzie. I tak zrobione, wiecie, nowocześnie, nie? Że nie jest to taki wieśniacki tuning, tylko faktycznie możemy zrobić ładne samochody z tego, z tych części. No, chyba, że ktoś zainstaluje takie lusterka z przodu, to już nie bardzo. Tu możemy sobie dać jakieś tam ulepszenia, wiadomo, nie? Mam jakieś lepsze części? Chyba nie, dobra, nieważne, posłuchajmy jak brzmi ten samochód. Zrobiliśmy sobie taki szybki tuning. Dobra. O kurde człowieku, weź to posłuchaj. Zupełnie inaczej. I to jest dźwięk wankla. Pamiętacie jak w Fordzie brzmi wankiel? Jak stado os, a tutaj? Dobra, posłuchajmy jak w rzeczywistości. Wydaje mi się, że jest bardzo zbliżony ten dźwięk jak w rzeczywistości. Czekaj. RX7. Tutaj chyba jakaś porobiona jest, nie? Ła! Urwało mi. No człowieku, nie? I weź sobie porównaj teraz do Fordzy. Nie ma porównania w ogóle, zupełnie inny dźwięk, tak? Podgłoś i daj posłuchać jak na wolnych obrotach chodzi, dobra, spróbuję. To wiesz co, to bym musiał wziąć chyba skrzynię manualną na chwilę. I posłuchamy, bo naprawdę ładnie to brzmi.
I z przodu inny dźwięk, tak jak w rzeczywistości, nie? A z tyłu inny. Wiadomo. Tak koło 2000 obrotów fajnie brzmi. Ale pierdy też są fajne. Yeah. Fajnie to brzmi, podoba mi się. No i ładnie przede wszystkim, tak? Jak się jeździ w Fordzie, Mazdą, czy jakimkolwiek innym pojazdem z silnikiem van, no przeważnie są to Mazdy, tak? No to jest paskudnie, no. Nie da się tego słuchać. Zwłaszcza jak się zrobi jeszcze słapa na ten... tego podwójnego wankla, For Rotor on się nazywa w Fordzie, no nie? To już jest całkiem. Czekajcie, wezmę sobie na automat, bo tu nie ma sensu jeździć na manualu w ogóle. Jazda. Pyk. No. Także brzmi to naprawdę fajnie. I aż miło sobie pojeździć, prawda? Ja tutaj mam jeszcze do zrobienia parę rzeczy, także pewnie sobie to posprawdzamy. Ale ogólnie taki powrocik, myślę, że do Paybacka bardzo przyjemny. Chociaż, no mówię, że to prowadzenie jest takie dziwne i... w niektórych przypadkach, no mogłoby to jakoś lepiej... nie wiem, działać po prostu. Jazda samochodami, o tutaj jak mam teraz ten... tuning wyścigowy jest w porządku, no, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Ale jeśli chodzi o driftowanie, jakieś takie stunty, to jest dziwnie trochę, no.